sonda kompaktowe, tak jak tutaj widzimy na załączonym slajdzie, na których na wlocie i na wylocie występuje tylko jeden pas ruchu, a na obwiedni jezdni, czyli jezdni prowadzącej dookoła wyspy centralnej, znajdują się dwa pasy ruchu. To o tym mówiłem wcześniej. Takie rozwiązanie stosuje się wtedy, jeżeli przepustowość takiego skrzyżowania jest zbyt mała. Wtedy dokłada się, buduje się te skrzyżowania troszeczkę większe, żeby na obwiedni były dwa pasy ruchu. Wtedy na takim rondzie po obwiedni mogą poruszać się równocześnie i niekolizyjnie dwa pojazdy. I popatrzmy, z których tutaj jeden skręca w prawo, a drugi zamierza skręcić w lewo. Jeżeli skręcający w lewo zajmuje pas wewnętrzny, to skręcający w prawo w tym samym czasie może wjechać na pas zewnętrzny, na prawy pas i w takiej sytuacji widzimy, ruch po rondzie odbywa się bezkolizyjnie. Bardzo ważne, należy zwrócić uwagę na to, że informacja o zjeździe jest potrzebna innym uczestnikom ruchu. To jest bardzo ważne dla innych uczestników ruchu, żebyśmy my informowali czytelnie o tym, że będziemy z takiego ronda zjeżdżać, będziemy je opuszczać. W kolei dojeżdżający do skrzyżowania kierowca, widząc włączony kierunkowskaz, wie, że może wjechać na to skrzyżowanie, nie czekając na ewentualny przejazd naszego pojazdu. Poprawia to zdecydowanie płynność jazdy. Jeżeli ta informacja o zjeździe jest bardzo ważna, dlatego że jeżeli my w tym miejscu dojeżdżamy do skrzyżowania, tak jak narysowałem ten tutaj prostokąt, ten pojazd, to widząc ten włączony kierunkowskaz, nasza decyzja o wjeździe jest zdecydowanie łatwiejsza do podjęcia, dlatego tak ważnym elementem jest sygnalizowanie tego zamiaru opuszczenia skrzyżowania. I popatrzmy na ten slajd. W przypadku, gdy pojazdy poruszające się po obwiedni, tak jak tutaj widzimy, skręcają do tego samego wylotu, czyli widzimy tutaj, że dwa pojazdy jadą po obwiedni, skręcają do tego samego wylotu, pojazd zjeżdżający z pasa wewnętrznego, czyli niebieski w tym przypadku, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi będącemu po prawej stronie, bo przecież nie dosyć, że jest po prawej stronie, to przecież pojazd niebieski zmienia pas, przejeżdża przez pas brązowego. No i na ogólnych zasadach, wiadomo, mówiliśmy o tym dzisiaj, pojazdy, które poruszają się pasem, na który zamierzamy wjechać, mają pierwszeństwo. Na rondach o dużej wyspie centralnej w takiej sytuacji kierujący ma dużo miejsca do zmiany pasa ruchu. Czyli popatrzmy, jeżeli rondo ma dużą wyspę centralną, to zdecydowanie w takiej sytuacji stopniowa zmiana pasa ruchu na prawy i wyjazd z prawego pasa będzie wariantem zdecydowanie bezpieczniejszym, będzie wariantem, który oczywiście polecam. Ale nie możemy stanowczo twierdzić, że wyjazd z pasa wewnętrznego jest zabroniony. Jeżeli tak jest, to prosiłbym w komentarzach o konkretne informacje, gdzie, w którym momencie, w którym punkcie jest to napisane, czy w kodeksie drogowym, czy w kodeksie, czy w taryfikatorze mandatów. Proszę oglądających o taką informację, żebyśmy doszli do konsensusu, czy jest to zabronione prawnie, czy nie jest to zabronione. Ja postaram się tutaj przedstawić oczywiście swoją wersję i uważam, że nie jest to zabronione, a wręcz bym powiedział, że trzeba o tym mówić. Ja w trakcie szkolenia podstawowego o tym kursantom mówię, przedstawiając to oczywiście jako wersję mniej bezpieczną, ale nie niemożliwą. Dlatego, że z mojego doświadczenia oni wtedy są świadomi tego, że mogą taki manewr wykonać, a przede wszystkim, gdyby znaleźli się w sytuacji,
pojazdu brązowego, mając w praktyce taką sytuację już na drodze, oni będą świadomi tego, że ten niebieski pojazd może z tego pasa wyjechać. Moim zdaniem taka wiedza, świadomość tego zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo. Często słyszy się o tym, że w takiej sytuacji doszło do kolizji. Z czego to się bierze? Ano z informacji o tym, takie jest moje oczywiście zdanie, cały czas tutaj przepraszam swoje zdanie, z informacji o tym, że nie wolno. Przejdźmy teraz właśnie do tego, co ja na ten temat, jak ja na ten temat interpretuję przepisy i co znalazłem w przepisach, jeżeli chodzi o wyjazd z wewnętrznego pasa. Sposób sygnalizowania zmiany kierunku jazdy na tego typu rondzie, jak tutaj widzimy, jest analogiczny do przedstawionych wcześniej, tak? Czyli z prawym kierunkowskazem opuszczamy rondo. Gdy pojazdy wjeżdżają na rondo z krzyżujących się kierunków ruchu, to pojazd jadący lewym pasem ma kolizję z pojazdem jadącym prawym pasem, czy po jego prawej stronie. Czy tak powiemy, czy tak, będzie, uważam, jedno i drugie zrozumiałe i czytelne. Dla jednych poruszający się prawym pasem będzie bardziej czytelne, dla drugich poruszający się po rondzie z prawej też, myślę, będzie czytelne. Bardzo ważne w tej sytuacji jest to, żeby pojazd zjeżdżający z ronda, czyli ten niebieski, włączył kierunkowskaz. To jest bardzo ważne. Włączył go zgodnie z przepisami. Sygnalizując swój zamiar, pozwoli to pojazdowi jadącemu zewnętrznym pasem, na przykład, tak, jadącemu zewnętrznym pasem, zorientować się, że pojazd zjeżdżający z lewego pasa, że pojazd zjeżdżający z lewego pasa nie zwalnia, na przykład, jak zobaczymy, że nie zwalnia, i nie zamierza, i zamierza mu zajechać drogę. Czyli to będzie już dla nas informacja, która no, poprawi nasze bezpieczeństwo. Kulturalny kierowca, ja tak uważam, w takiej sytuacji nie będzie trąbił i przede wszystkim nie dopuści do kolizji. Przypomnę tutaj jeszcze króciutko, o tym mówiłem na początku, co to jest w ogóle zmiana pasa ruchu. Proszę Państwa, zamierzając zmienić pas ruchu, co najpierw należy zrobić? No, włączyć kierunkowskaz. Upewnić się w lusterkach, czy można bezpiecznie wykonać ten manewr. To jest podstawa. Jeżeli chodzi o pierwszeństwo przy zmianie pasa ruchu, to też o tym dzisiaj mówiliśmy. Kierujący pojazdem, zamierzając zmienić pas ruchu, ten niebieski, zamierzając zmienić pas ruchu, powinien zachować szczególną ostrożność, po pierwsze, bo o tym mówią przepisy, i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie, na który zamierza wjechać. To jest taka podstawa, zrozumiałe jest to i to jest na tym skrzyżowaniu również stosowalne. Nie ma tutaj, a często tutaj krążą mity, że na rondzie obowiązują inne zasady. Proszę Państwa, chciałem wyraźnie powiedzieć, na rondzie obowiązują takie same zasady, jak na każdym innym skrzyżowaniu, jeżeli chodzi o zmianę pasa ruchu. Jeżeli pojazdy jadą pasami skrajnymi, pojezdni o trzech pasach ruchu, to dla jednego kierunku, o tym też mówiłem dzisiaj, i jednocześnie chcą zmienić pas na środkowy, wówczas ten, który wjeżdża na ten pas środkowy z prawej strony, ma pierwszeństwo i o tym dzisiaj również mówiliśmy. Artykuł 22. Chciałem go tutaj przytoczyć przy okazji tego slajdu. I co on mówi, proszę Państwa? W punkcie pierwszym, kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności, o tym już mówiłem. Ustęp drugi. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się, po pierwsze, do prawej krawędzi jezdni, jeżeli zamierza skręcić w prawo. Po drugie, do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym, do lewej jej krawędzi, jeżeli zamierza skręcić w lewo. Ustęp trzeci. Przepisu ustępu drugiego nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcanie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku. Ustęp czwarty. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu,
jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony. I ustęp 5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. I to jest cały artykuł 22. Czyli tutaj widzimy, zgodnie z ustępem 4 tego artykułu, zmieniając pas ruchu, jesteśmy, jadąc niebieskim pojazdem, jesteśmy zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi brązowemu. O tym mówi ustawa Prawo o ruchu drogowym. Ustęp 5 tego artykułu mówi o tym, że mamy obowiązek wyraźnie i zawczasu sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Analizując artykuł 22, stwierdzam, że nie określa expressis verbis miejsca zmiany pasa ruchu. Czyli z tego wynika, że każde miejsce jest dobre, jeżeli jest bezpieczne. I tutaj oczywiście również prośba do Was. Jeżeli znajdziecie literalny, prawny zapis, że należy wykonać to tylko i wyłącznie z prawego pasa, to oczywiście bardzo proszę. Ja uważam, tak jak to przedstawiłem, ja uważam, że każde miejsce do zmiany pasa ruchu jest możliwe pod warunkiem, że jest bezpieczne. Oczywiście, kończąc film o skrzyżowaniach, o ruchu okrężnym, ronda kompaktowe, chcę zwrócić uwagę na to, że zawsze, jeżeli to tylko możliwe, bezpieczniejszym wariantem będzie opuszczanie ronda z prawego pasa. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i oczekiwania na kolejny odcinek. W następnym odcinku powiem o rondach, o dwóch pasach na wjeździe i na wyjeździe i temu poświęcę ten kolejny odcinek. Zapraszam do dyskusji i tak jak w trakcie filmu powiedziałem, jeżeli ktoś ma inne zdanie, to oczywiście proszę o to, żeby je przedstawił. Proszę również o to, żeby się przedstawił, czy jest instruktorem, egzaminatorem, etc., etc. i z jakiego województwa pochodzi. I jeżeli znajdzie w prawie zapisy, które są niezgodne z tym, co powiedziałem, to oczywiście jak najbardziej proszę o ich umieszczenie, bo chodzi o dyskusję, o wywołanie tej dyskusji. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ta jazda po tych skrzyżowaniach była po pierwsze bezpieczna, po drugie, żeby była płynna i szybka, żebyśmy mogli wszyscy korzystać z tego właśnie, co daje nam dobrodziejstwo tej jazdy po tych skrzyżowaniach o ruchu okrężnym.
Jeżeli ktoś czuje, że blokuje, niech zjedzie do krawędzi prawej i jezdni na odcinku prostym, machnie lewą ręką. Ten z tyłu niech wyprzedzi, nie czeka. To nie jest egzamin, tu się wyprzedza. Ale starajmy się, żeby odległości między nami były zachowane rozsądnie. Dwa palce na skrzydle, dwa palce na hamulcu. Non stop. Nie zdejmujecie palców za żadne skarby. Jedziecie cały czas dwoma palcami na skrzydle i na hamulcu. Wybieramy się do wyjazdu.